Witam serdecznie, Remigiusz Pyrek, praktycznie informatyce i dzisiaj Windows Server. Czas o tym pomówić, ponieważ mamy już sieć solidnie zbudowaną. No i wcześniej czy później, odwiedzając klientów, czy obsługując tych klientów, spotkasz się z czymś takim jak Windows właśnie w dystrybucji Server, który jest odpowiedzialny za utrzymanie listy kont i użytkowników, którzy mają dostęp w sieci do tych komputerów. No i zarządzanie w ogóle tymi komputerami, czyli narzucanie pewnych ograniczeń na pewne rzeczy, pozwala taki administrator, na pewne rzeczy nie pozwala, można centralnie dodawać drukarki, no wiele rzeczy można zrobić. Nie jestem szczególnym entuzjastą rozwiązań firmy Microsoft, niemniej jednak nie sposób nie wspomnieć o ich no, produkcie, jakim jest Server, ponieważ no, ogrom korzyści, jakie płyną ze znajomości tego całego rozwiązania, no, są bezcenne. Uważam, że naturalną konsekwencją w życiu informatyka jest cały czas rozwijać się, no i poznawać nowe technologie. Jedną z takich, jeśli jeszcze nie spotkałeś Windows Server, no to ja za chwilę Tobie pokażę, co się dzieje w takiej sieci, kiedy masz rozwiązanie domenowe. Śmigam do schematu i pokazuję Tobie, jaki dzisiaj problem rozwiążę. Czyli podstawa, włączenie komputera do takiej sieci zarządzanej przez Active Directory Server, no i stworzenie struktury organizacyjnej takiej małej firmy. Idę do mapy i zaczynamy. Z racji tej, że spotkałem się z brakami w podstawach, jak są zbudowane, jak funkcjonują sieci, omówię to po raz kolejny tutaj na przykładzie mojego schematu. Czyli w każdej sieci powinien być jeden router. Nie widzę powodu, dla którego miałby być ich więcej. No i teraz konfiguracja mojego routera, powiedzmy, jest taka, że jeśli kupiłeś router firmy Mikrotik, to w trzecim oktecie będziesz miał ustawione dwie ósemki, czyli 88 w trzecim oktecie. Jest to 32-bitowy adres, czyli pojedynczy adres, czyli adres tego routera. Teraz na routerze uruchomiona jest usługa serwer DHCP, która przydziela adresy od 50 do 254. Ten router korzysta z serwerów DNS, czyli będzie tłumaczył sobie nazwy, na przykład nazwy domen takich jak servicetag.pl na jakiś adres IP, ponieważ tak posługują się adresami IP, posługują się komputery w sieci. Tak jest zbudowany w ogóle protokół TCP/IP. No i firewall, który ma tutaj zaszytą informację, że utworzona została sieć 24-bitowa. Odsyłam do filmu, gdzie tłumaczę, co oznacza sieć 24-bitowa. W dużym skrócie oznacza tyle, że jakikolwiek adres z mojej sieci, czyli w tym oktecie 88, może być ich od 1 do 254. Jeden jest zajęty, czyli od 2 do 254. Każdy z tych adresów zostanie, no, usługa NAT, to jest Network Address Translation, czyli zostaną przetłumaczone te adresy wszystkie na jeden adres wyjściowy, czyli powiedzmy, że w jednym mieszkaniu mieszka więcej osób, no ale jak wychodzą gdzieś na zewnątrz, to zawsze podają, że adres zamieszkania jest, no i w tym momencie jest jakiś stały, chyba że co tydzień się gdzieś tam przeprowadza, wtedy jest ten adres dynamiczny, no ale mimo wszystko więcej osób w tym pomieszczeniu tak czy tak wychodzi przez jeden adres, czy to powiedzmy na Łodzi, Łódź, która codziennie jest w innym porcie, miałaby, można powiedzieć, dynamiczny adres i codziennie z tej Łodzi te osoby wychodzą w zupełnie innej marinie. Natomiast kiedy masz stały adres IP, to tutaj mam na myśli mieszkanie, w którym mieszka cała rodzina, no i każdy wychodzi przez jeden stały adres. Mieszkasz na przykład na Alejach Jerozolimskich i zawsze wychodzisz z tego samego adresu. Tak mniej więcej to tutaj można zrozumieć. No i jak wchodzisz, no to też wybierasz sobie jakiś pokój, no to jest taki portier, który, powiedzmy, w takim akademiku wie, dokąd ma ciebie skierować. Tak, jeśli przychodzisz na adres zewnętrzny i wychodziłeś z pokoju, powiedzmy, numer 3, czyli ze stanowiska numer 3, to ten portier to zanotował, powiedzmy, wziął od ciebie klucze i kiedy wracasz, mówisz, że chcesz wrócić do pokoju 3, otrzymujesz klucze i jesteś u siebie w pokoju. No, już bardziej, prościej tego wytłumaczyć się nie da. Tak działa sieć i w sieciach jeszcze można spotkać switche, czyli te przełączniki. Gdyby zabrakło tych gniazdek tutaj, ponieważ jest więcej komputerów, no to rozszerza się to tak jak przedłużaczem, można powiedzieć, taką z wieloma gniazdkami, tak? Rozszerzasz sobie możliwość swojego gniazdka, tak? W sieci przełącznik
sprawia, że możesz więcej komputerów podłączyć. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tym, że na takim komputerze z kontami lokalnymi zwykle jest, teraz jest to domyślnie wyłączone konto administratora, ale no ja sugeruję, żeby je włączać, ponieważ te wbudowane konto administratora ma trochę zalet takich pewnych przy administrowaniu tym komputerem. No i zawsze jest jakieś konto użytkownika założone. Tak? Jak kupiłeś komputer, przywiozłeś go sobie z marketu, to podczas uruchamiania takiego komputera miałeś pytanie, kto będzie używał ten komputer, wpisujesz tam swój imię, nazwisko czy jakiś login, no i zwykle jest administrator, no i jest powiedzmy twój login. W moim przypadku w tej scence mamy tutaj stanowisko numer 1, czyli to jest, ja zasymuluję tutaj firmę lub szkołę, nie mieszkanie, no i w tym momencie mam administratora na każdym z tych kont, no i klasyka akcji student 1, student 2, student 3 na tych komputerach i wszystko pięknie działa. Każdy z tych komputerów oczywiście musi mieć inny adres IP, wychodzi przez bramę, czyli przez router, czyli przez portiernię, wychodzi na świat, wraca przez portiernię, czyli tą portiernią to jest adres IP routera, gdybyś jeszcze nie wiedział. No i serwer DNS to też jest adres routera, ponieważ jak będziesz chciał wyjść na przykład na miasto, przyjechałeś z Poznania do Warszawy, to w hotelu zapytasz kogoś, gdzie masz udać się, no powiedzmy na jakąś ulicę, aby zobaczyć powiedzmy jakieś muzeum czy coś tam, co sobie zaplanowałeś, no to pierwsze pytanie może paść tutaj na portierni czy tam na recepcji, ktoś ci wskaże, że musi pan iść w lewo, w prawo, wziąć taksówkę i tak dalej, i tak dalej. Więc ty będziesz pytał tę osobę tutaj na recepcji, w tym przypadku router, a router odpyta dalej, czyli powiedzmy, że ten ktoś w internecie dla ciebie coś sprawdził, powiedział, musisz skręcić w lewo, w prawo i idź tam i tam. No i dlatego routera serwery DNS są już zewnętrznymi, ponieważ gdzieś musi nastąpić to przetłumaczenie tej nazwy. Natomiast dla komputerów wewnątrz takim tłumaczem tych nazw jest router. I tak działa sieć. No i wszystko super działa. I teraz gdzie problem? Problem, o którym chciałem dzisiaj wspomnieć, jest taki. Mamy sytuację awaryjną. Tutaj na komputerze zalogowany jest administrator. Tym samym student czy pracownik numer 3 nie może korzystać z tego komputera. Tutaj nikt nie jest zalogowany, ponieważ powiedzmy student czy pracownik 2 dzisiaj nie przyszedł do pracy. Nie korzysta też administrator z tego komputera. No a tutaj student 1 uczestniczy w zajęciach czy też jest w pracy, no i korzysta z komputera. No i teraz przychodzi student 3, widzi, że komputer jego jest zajęty i chciałby skorzystać z komputera na stanowisku numer 2. Ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie. No ale w tym przypadku na przeszkodzie stoi nam właśnie brak jego konta tutaj. Jeżeli zaloguje się na konto studenta 2, no to mamy tutaj niezgodność z polityką bezpieczeństwa danych, czy RODO i tak dalej, ponieważ zobaczę pulpit mojego kolegi z pracy, czy mojego kolegi ze studiów. To nie do końca jest fajne. No chciałbym mimo wszystko zalogować się i popracować, no ale mam tutaj no, pewien problem. I teraz z pomocą, jeśli kiedykolwiek będziesz miał takie sytuacje, kiedy już ta twoja firma się tak przeskaluje, że będzie potrzeba logowania się na wielu komputerach jednego użytkownika, no to nie wyobrażam sobie, że będziesz wszędzie zakładał konta student 1, student 1, student 1, później 2, 2, 2, 3, 3, 3, ponieważ tych profili będzie tyle, że może zabraknąć miejsca na normalną pracę komputera. To po pierwsze. A po drugie, no zmiana chociażby hasła na jednym komputerze nie wywoła zmian hasła na dwóch pozostałych, ponieważ no to te hasła nie będą redystrybuowane tutaj pomiędzy komputerami, więc trzeba zastosować jakieś inne rozwiązanie. I z pomocą przychodzi nam tutaj odsłona trzecia tego schematu, Active Directory. I teraz co ona sprawia? No, daje nam takie korzyści, że konta użytkowników zakładamy tutaj na serwerze, czyli mamy administratora, plus student 1, student 2, student 3 w tym miejscu i gdziekolwiek nie podejdę jako student 1 czy pracownik 1, mogę się zalogować na dowolnym komputerze. Oczywiście w tym momencie Windows, kiedy będę logował się tutaj po raz pierwszy, utworzy profil takiego użytkownika, co zajmie też miejsce oczywiście na dysku. I teraz jeśli każdy z pracowników będzie się logował na każdym komputerze, no to trzeba przewidzieć większy dysk. No ale zwykle jest tak, że student 1 czasami loguje się na komputerze tutaj stanowisku 3, a 2 praktycznie nigdy.
Więc powiedzmy, że to jest na jakiejś linii montażowej czy na produkcji, a to jest pracownik administracyjny, który raz jest w tym pomieszczeniu, raz w tym. Powiedzmy, że na zastępstwie jest, no w tym momencie zastępuje w sekretariacie kogoś, to zaloguje się. No i kolejna rzecz, czy będzie widział swoje pliki, czy nie, o tym też wspomnę, natomiast na pewno się zaloguje i będzie mógł wejść do sieci, korzystać z jej zasobów, no i będzie mógł pracować. I w tym momencie w mojej scence na tych wszystkich trzech komputerach są zalogowani, no jest zalogowany student 1 i bez problemu może z każdego z tych komputerów korzystać. Teraz, jakie zmiany należy uczynić w swojej sieci? Po pierwsze, jest to serwer Active Directory, inaczej nazywany domenowym, czyli konfigurujesz sobie domenę, pod którą będzie ta cała twoja sieć funkcjonowała. I teraz dosyć istotną rzeczą jest, aby nie wybierać nazwy globalnej. Czyli w naszym przypadku, w firmie, gdybyśmy nasz serwer domenowy nazwali serwistak.pl, no to teraz powiem, jakie będą problemy, kiedy byśmy tak nazwali swój serwer domenowy. Pierwsza rzecz. Adres IP tego komputera jest 2, czyli wszystko się zgadza, ponieważ serwer mamy sieć 24-bitową, czyli dwójka też zostanie obsłużona. Specjalnie od 50 adresu do 254 ten router będzie przydzielał adresy, a to specjalnie od 50 zostawiłem sobie miejsce na właśnie tego typu no jakieś wdrożenia związane z rozszerzeniem infrastruktury mojej. No i teraz brama, czyli wyjście na świat klasycznie jest taka sama, czyli muszę wyjść przez portiernię czy przez recepcję w hotelu na zewnątrz. DNS też dla tego serwera jest ten recepcjonista, natomiast zmiana zachodzi tutaj. Tutaj brama oczywiście, że będziemy wychodzić przez te drzwi, ale odpytywać już, dokąd mamy pójść, będziemy odpytywać serwer Active Directory. Tak? I Active Directory będzie to mniej więcej wyglądało, czy jest w naszej sieci, powiedzmy, komputer stanowisko 1.servistack.local, to pójdzie zapytanie przez router do serwera, serwer sprawdzi, tak, mam taki komputer, on jest tutaj, powiedzmy. No i dlaczego nie .pl? Jak nazwałbyś swój serwer servistack.pl, to wtedy, jak będziesz chciał wyjść po stronę internetową, no to wpisując www.servistack.pl idzie zapytanie do tego serwera. Serwer tutaj ma uruchomioną tylko usługę Active Directory, a nie żaden serwer, w tym przypadku IIS, czyli serwer internetowy, można powiedzieć równoległe rozwiązania do serwera Apache, tylko w wersji Microsoft. To w tym momencie nie masz tej usługi tu uruchomionej, czyli serwera www. Idzie zapytanie, gdzie jest serwistak.pl, no i odpowiedź jest, że tu. No i w tym momencie nie otrzymujesz strony internetowej, bo tutaj serwera IIS nie ma. No więc musiałbyś obsługiwać jeszcze, włączyć serwer DNS tutaj dla tej strefy i konfigurować, że www jest gdzieś. No jest to możliwe, natomiast odradzam, bardzo często wykorzystywane są te rozszerzenia z kropką local lub .lan. Teraz widziałem, bardzo popularne są. Także nazywamy swój serwer, jak będziecie uruchamiać serwer po raz pierwszy, zapytani, pod jaką nazwą ten serwer będzie działał, to pamiętajcie, żeby sobie dodać rozszerzenie local. Coś musi być, jakaś nazwa musi być, .local, wtedy super to będzie funkcjonowało. To taka moja rada tylko, ale oczywiście wybierzecie jak chcecie, w zależności od tego, jaka jest wasza wiedza informatyczna, bo oczywiście, że można nazwać, że będzie serwistak.pl i wtedy zrobić przekierowania na serwerach DNS tutaj. Natomiast no dzisiaj, skoro ja to tłumaczę, co to jest w ogóle Active Directory, to znaczy, że jest duża szansa, że nie masz takiej wiedzy, jak to sobie przekierować, więc po co na wstępie generować sobie samemu problemy. Nazywasz serwis, tak, w moim przypadku .local, ty możesz mieć dowolną nazwę domeny i tyle. Oczywiście za to nie płacisz, to jest twoja wymyślona przez ciebie nazwa, więc tutaj nie ma dodatkowych kosztów. No i takie zmiany należy uczynić w swojej sieci, przekonfigurować router, aby serwer DHCP, podając adres, jeden z tych tutaj dostępnych, jeszcze podawał, że bramą jest ten router, ale odpytywać o nazwy należy ten serwer, czyli adres IP twojego serwera Active Directory. No i można powiedzieć w skrócie to tyle.
Problem, jaki rozwiązujemy tym wdrożeniem tego serwera, jest taki, że masz wszystkie komputery wykorzystane. Czyli jeśli tu jest administrator, to pracownik z tej poprzedniej scenki, pracownik ze stanowiska 3 spokojnie może się zalogować na stanowisku numer 2. No chyba, że wszyscy pracownicy są w pracy, administrator musi usunąć awarię, no to w tym momencie jest oczywiste, że pracownik numer 3 nie ma na czym pracować. To właśnie za chwilę rozwiążemy. Czyli pierwszą rzeczą, którą za chwilę Tobie pokażę, to będzie podłączenie komputera do serwera, ponieważ aby serwer mógł zarządzać tym komputerem i autoryzować użytkowników, musi być podłączony i pokażę Tobie, gdzie ten komputer po podłączeniu trafia, a później pokażę Tobie, że do podłączonego komputera założę nowe konto jakiegoś użytkownika i zaloguję się na tym komputerze. Ten komputer odpyta poprzez router oczywiście, czy tam przełącznik odpyta ten serwer, sprawdzi, czy takie konto jest założone na serwerze. Jeśli tak, to dostanie odpowiedź, możesz wpuścić tego użytkownika, załóż mu profil i tyle. I wspomniałem jeszcze o czymś takim, jak czy będę widział pliki ze swojego pulpitu. No i tu oczywiście rozwiązanie takowe jest, natomiast to już musisz podjąć decyzję sam. Ja Tobie powiem, jakie są wady i zalety. Oczywiście zaletą jest to, że widzisz wszystkie pliki na wszystkich komputerach takie same. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że gdybyś przechowywał dość duże pliki na pulpicie, co się bardzo często zdarza u pracowników, to w momencie, kiedy się wylogowywujesz, te pliki wysyłane są, powiedzmy, że na serwer, a jak logujesz się tutaj do komputera, to ten Twój pulpit jest pobierany z tego serwera. No i teraz taka transfer tych pulpitów potrafi przypchnąć sieć. Tak? Ja testowałem to rozwiązanie w jednej ze szkół. Ono się nie sprawdziło, ponieważ bardzo długo czekało się na pobranie tego profilu i w tym momencie zalogowanie się użytkownika trwało 5 minut, co było niedopuszczalne, ponieważ lekcje się rozpoczynały, nauczyciel chciał sprawdzić obecność, a 5 minut z 45 minut lekcyjnych to jest bardzo, bardzo długo, więc to się nie sprawdziło. Także jeśli masz sieć opartą o światłowody i bardzo dobre serwery w sieci przechowujące pliki, to możesz pokusić się o takie rozwiązanie i pewnie się sprawdzi. Natomiast przy zamykaniu komputera cały profil jest wysyłany. To nie jest pojedynczy plik, tak jak Ty tworzysz plik, zapisujesz, później go tutaj pobierzesz. To jest pojedynczy plik, który pobrałeś. Tak jest cały profil wysyłany. I za chwilę Tobie pokażę, ile waży taki profil. No to będziesz wiedział, o czym mówię, że 1 GB przepchnąć przez sieć, kiedy się wylogowałeś, i 1 GB tutaj, aby go pobrać, plus jeszcze tutaj, no to już są 3 GB, które przefrunęły przez Twoją sieć. No to jest sporo, tak? Przy małej sieci, a przy dużej sieci jest to ogromna ilość danych. Także sam podejmij decyzję, czy chcesz włączać ten profil mobilny, czy zostajesz przy tym, że profil jest lokalny tutaj założony. On jest lokalnym, natomiast jest domenowy, czyli sprawdzanie użytkownika będzie zawsze się odbywało tutaj. Oczywiście po podłączeniu komputera administrator zostanie tutaj, jako konto lokalne zawsze będziesz mógł się na nie zalogować, natomiast dodatkowo możesz zalogować się na wszystkie konta, które są założone tutaj. No i tyle w skrócie, czy być może rozgadałem się, w każdym razie tak to działa. Teraz pokażę Tobie, jak podłączyć komputer do serwera domenowego. Po pierwsze, Windows w wersji Professional, ponieważ Windows w wersji Home niestety nie ma możliwości pracy w domenie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że musisz znać konto administratora domeny, ponieważ Twoje konto lokalne, ok, jest Twoim kontem. Teraz wyobraź sobie, co by było za nadużycie, że tak powiem, polityki bezpieczeństwa, kiedy lokalny administrator swojego komputera miałby uprawnienia, żeby podłączyć się do domeny. To mógłbyś się podłączyć do każdej domeny. Wchodzisz na przykład do zakładu tam PZU, powiedzmy, podłączasz swój komputer, jesteś administratorem zalogowanym u siebie, no i nagle masz uprawnienia, żeby podłączyć się do ich domeny. No to byłoby nielogiczne, no więc musisz znać konto administratora na serwerze domenowym i wtedy pierwsze okienko, które pojawi się Tobie, kiedy Ty będziesz chciał przyłączyć komputer do domeny, będzie takie: wpisz login i hasło. No i to są te dwie rzeczy, czyli Windows w wersji Pro, to jest takie minimum, no i oczywiście musisz znać konto administratora serwera. Idę już i pokazuję Tobie, jak dzisiaj podłączę
nie ma większego znaczenia. Ja będę podłączał Windows 7 akurat w wersji Pro do serwera 2016. Jest już wersja 2019, ja jeszcze nie testowałem, ponieważ nie mam takiej potrzeby akurat. Natomiast wersja 2019 jest najnowszą wersją, jeśli chodzi o Windows w tej wersji serwer. No i Windows 7, jak już wiesz, nie wspierany już przez Microsoft, ja takowy posiadam i za chwilę go podłączę do domeny i pokażę Tobie, jak zarządzać serwerem domenowym, ponieważ troszeczkę inaczej się zarządza takim serwerem, aniżeli tak jak do tej pory wszystko robisz przez panel sterowania. Idę już do komputera i podłączam mój Windows 7 do serwera. Pierwszą rzeczą, którą ja zrobię, to sprawdzę, czy wszystkie zapytania o przetłumaczenie domen idą przez mój serwer Active Directory. Czyli wykonam taką komendę ping. Moja domena się nazywa serwis, tak? I tak jak mówiłem, .local. Klikam. Jest odpowiedź, czyli mój komputer z Windowsem 7 ma, wie pod jakim adresem IP jest serwer domenowy. Czyli jeśli tu nie będziesz miał odpowiedzi, powiedzmy, że wykonam zapytanie, żeby Tobie pokazać, jak wygląda błędne zapytanie, czyli powiedzmy 3, będzie, że upłynął limit czasu żądania, tak, host celowy jest nieosiągalny, czyli jeżeli będziesz miał taką sytuację, to znaczy, że zapytania Twoje o przetłumaczenie tej domeny nie przechodzi przez Twój serwer Active Directory. A musi niestety przejść, żeby właśnie przetłumaczyć tę nazwę i żeby komputery wiedziały, z jakim adresem IP będą się komunikowały. U mnie wszystko działa, zamykam, prawy klawisz myszki, właściwości, Windows Professional. Teraz jeszcze sprawdzę jedną rzecz. W ustawieniach zaawansowanych mamy profile użytkownika. Jest to komputer pracownika, czyli tak, konto, komputer nazywa się Toshiba, tak jak tu widzisz. Toshiba łamane na administrator, czyli komputer, na komputerze Toshiba jest konto administrator i pracownika Marta. I już widać, że pracownik ma 33 GB. I teraz cały ten profil, kiedy ten pracownik będzie się wylogowywał, będzie musiał być synchronizowany, czyli sprawdzenie, które pliki się zmieniły, no i sprawdzenie 33 GB w sieci, no trochę potrwa, także to w kwestii tego, w kontekście tego, co mówiłem, żebyś się zastanowił, czy chcesz mieć typ konta lokalny, czy typ konta mobilny, wtedy to konto będzie wędrowało z Tobą na wszystkie komputery. Profil domyślny jest mały, administrator nie ma zbyt wielu plików, no tutaj pracownik Marta ma całkiem sporo. Klikam OK, no i teraz nazwa komputera. Wybieram zmień, mam nazwa komputera, komputer nazywa się Toshiba, no i teraz nie w grupie roboczej, tylko podłączam go do domeny. Service tag .local. Ot, i pytanie. Wprowadź nazwę i hasło konta uprawniającego do podłączenia do tej domeny, czyli administrator domeny, tak? Domeny tej tutaj. No to wprowadzam. Witamy w domenie servistag.local. OK. Przed ponownym uruchomieniem zapisz tak otwarte pliki. Robię zamknij i uruchom ponownie teraz, tak? Niestety trzeba uruchomić ponownie komputer. Zarządzanie serwerem odbywa się trochę inaczej. Poprzez taką konsolę MMC otwieram i do tej konsoli, ona jest pusta, tutaj nie ma żadnych przystawek dodanych. Dodam taką przystawkę jak użytkownicy i komputery, przystawka użytkownicy, komputery, usługi Active Directory. Naciskam dodaj, przechodzi tutaj do drugiego okna. Ja widzę tę przystawkę tutaj teraz, tak? Widzę i od razu zapiszę sobie konfigurację tej mojej przystawki, tej konsoli na pulpicie. Zwykle administratorzy nazywają ten plik GPO, Global Policy Object. I pojawia się taka walizeczka, takie okienko tej przystawki z walizką. I teraz, kiedy zamknę to okno, już nie muszę z wiersza poleceń uruchamiać tej konsoli MMC, tylko
zostanie uruchomiona po dwukrotnym kliknięciu i od razu została dodana ta przystawka, za każdym razem nie musiał jej dodawać. Ok, co się wydarzyło? Teraz mamy tutaj informację o obsługiwanych domenach przez ten serwer. Domena nazywa się service.tag.local, wszystko się zgadza. I teraz tutaj pojawił się komputer Toshiba. Tak? Czyli pierwszą rzeczą po podłączeniu komputera do domeny, on musi się pojawić tutaj na liście. Pojawił się komputer, dwa razy klikam, stacja robocza lub serwer. Tutaj weźmiemy system operacyjny, to jest Windows 7, wszystko się zgadza. Naciskam OK. I teraz to jest warunek konieczny, abyś mógł na komputerze Toshiba logować się do w ogóle całej infrastruktury, która się nazywa service.tag.local, ponieważ jeśli ten komputer nie będzie tu na liście, to niestety z logowania można powiedzieć nici. I sprawdzę, czy po uruchomieniu ponownym teraz Windows 7 powinien już czekać na podanie jakiegoś loginu, hasła z tutaj konta serwerowego. Abym mógł zalogować się jako użytkownik domenowy, muszę sobie stworzyć tutaj pewną strukturę organizacyjną, co się będzie działo w mojej firmie. Czyli na najwyższym tutaj, można powiedzieć, elemencie tego drzewa utworzę nowy i tutaj co utworzę? Jednostkę organizacyjną. Nazwę to firma. Teraz mamy taką opcję checkbox. Chroń kontener przed przypadkowym usunięciem. W przypadku tego pierwszego kontenera zostawię tę opcję, ponieważ z nią też wiążą się pewne problemy na początku i pokażę za chwilę, jak sobie poradzić z tymi problemami. Robię firma, czyli utworzył się, można powiedzieć, folder, jak z systemu plików. I jeszcze w tej firmie na początek dodam jednostkę organizacyjną, która się nazywa pracownicy. Tu już odznaczę ten kontener, abym nie musiał wielokrotnie wracać do tego samego. I teraz, kiedy będę próbował usunąć firma, ten kontener, nie masz wystarczających uprawnień. Jestem administratorem, a nie mam uprawnień. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Biorę właściwości tego kontenera. Ogólne, tu nic nie mogę wykliknąć. Tu też nie mogę nic wykliknąć. Tu też. No i teraz, co zrobić z takim kontenerem? Chcę go usunąć, no mogę go zaadoptować, zmienię mu nazwę na jakąś, która w danym momencie jest mi potrzebna, no ale ja chcę się go pozbyć. Rozwiązanie jest tutaj, opcje zaawansowane. W tym momencie folder, czy ta jednostka organizacyjna firma, wybieram właściwości i teraz mamy coś takiego jak obiekt i tu jest ta opcja ukryta. Odkliknę. W tym momencie mogę już usunąć ten folder. Nie będę go usuwał, ponieważ jego potrzebuję. Wybieram opcje zaawansowane. No i teraz mam firmę, mam pracowników. Utworzę sobie jeszcze taką grupę. W tym momencie tutaj grupę pracownicy, czyli już nie jednostka organizacyjna, ale grupa już znana z systemów operacyjnych Windows. W Windows mamy użytkowników, którzy mogą być w grupie albo administratorzy, albo w użytkownikach. No tutaj możemy sobie zdefiniować dowolną grupę, tak samo jak w Windows, ale tutaj ona nam się będzie bardziej przydatna. Zrobię pracownicy, taką grupę. Zrobię, potwierdzam. No i teraz pracownicy, wszystko się zgadza. Dodam sobie w tej jednostce organizacyjnej pierwszego pracownika. No i niech nim będzie, założę konto dla siebie. Czyli wybieram, że tworzę nowego użytkownika. Dodam tutaj Remigiusz Pyrek i teraz nazwa do logowania się. No też niech będzie Remigiusz Pyrek. Dalej wybrana nazwa. Aha, no tak, no w sumie jestem administratorem. Wybiorę Remigiusz. Zrobię dalej. Hasło. Tutaj warto sobie zdefiniować jakieś hasło na start. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I teraz opcja. Kiedy użytkownik będzie próbował się zalogować do komputera po raz pierwszy, to jako administrator podajesz temu użytkownikowi hasło. Ja założyłem hasło, które się nazywa super hasło 235.
podam je użytkownikowi i ten użytkownik, jak będzie się logował do komputera, od razu będzie zmuszony, aby zmienić hasło. Kolejna opcja. Nie może zmienić hasła. Czyli wszystko jest jasne, zostanie na tym haszle super hasło 235. Hasło też nigdy nie wygasa, ponieważ standardowo serwer domenowy co 42 dni wymusza zmianę hasła, więc możemy ustawić tę opcję, hasło nie wygasa. No i ta opcja jest super, jeśli obsługujesz szkoły i masz uczniów w klasie 1-3, którzy niezbyt biegle piszą na klawiaturze, aby tobie całe zajęcia nie przeszły na logowaniu, ustawiasz zawsze, że użytkownik nie może zmienić hasła i hasło nigdy nie wygasa i ten użytkownik z klasy 1-3 zawsze się będzie logował, no i zawsze na to samo hasło przez cały rok. No wiadomo, że im starszy uczeń, tym jego umiejętności powinny być adekwatnie do wieku, powiedzmy, większe. No i w tym momencie możesz w następnym roku już odznaczyć, że hasło nigdy nie wygasa, wszystko zostaje tak, jak jest, no i ten uczeń co jakiś czas będzie proszony o zmianę tego hasła, co jest problematyczne po wakacjach, bo nikt nie będzie pamiętał tego hasła, no ale to jest, opcja jest, tak? I konto jest wyłączone, to chyba nie pozostawia złudzeń, ten użytkownik nie będzie mógł się zalogować. I teraz zostawię tak tę opcję. Mam tutaj Remigiusz Pyrek, jest użytkownikiem, przydzielę go jeszcze, dwa razy sobie kliknę, przydzielę go do grupy pracownicy. Sprawdź nazwy, jest pracownicy, OK. I teraz jest to użytkownik domenowy, należy też do grupy pracownicy. Oczywiście w grupie pracownicy dwa razy klikam, mogę zobaczyć, kto jest członkiem tej grupy. No, jest Remigiusz Pyrek, wszystko się zgadza. Tu mamy wbudowanych użytkowników, czyli takich lokalnych na serwerze, a tu już sobie sam zarządzasz strukturą swojej firmy i w zasadzie oddzielasz tych od wbudowanych od tych swoich. No i tak to będzie funkcjonowało w moich przykładach. Być może inaczej też można zarządzać, a ja o czymś nie wiem. W każdym razie w ten sposób, czyli konto mojego użytkownika to jest Remigiusz, tak? Czyli logując się podaje Remigiusz i hasło super hasło 235. Klikam OK, idę do Windows 7 i spróbuję się zalogować na to konto. I już jesteśmy beneficjentami Active Directory i jego opcji, ponieważ normalnie w Windows 7 po zalogowaniu nie miałbyś tych ikon sieć, kosz, panel sterowania, te są opcjonalne, natomiast te ikony w tej chwili w systemie są domyślnie ukryte, a ze względu na to, że ten komputer stał się częścią serwis tag local tej domeny, to też przejął pewne rzeczy, które są narzucone odgórnie i taką narzuconą odgórnie opcją jest wyciągnięcie tych ikon już na pulpit, aby administrator nie musiał permanentnie, podłączając każdy komputer, dodawać te ikony na pulpit, ponieważ no, mając 300 komputerów, no, jest co robić już z samymi ikonami. I teraz właściwości. Cały czas jest to stacja robocza, wszystko się zgadza. Klikam tutaj profile użytkownika. I od co się wydarzyło? Pamiętasz, był administrator na Toshibie, była Marta na Toshibie, a w tej chwili jest Remigiusz, ale w domenie serwis tak. Cały czas jest to profil lokalny. On tutaj jest i nie będzie profilem mobilnym, żeby nie eksportować tych wszystkich plików. Teraz jest 3 megabajty danych, to naprawdę nie jest wiele. Natomiast z czasem, kiedy ten użytkownik będzie pracował na tym komputerze, no tych plików się tutaj zrobi całkiem sporo, więc nie ma sensu, aby ten profil był eksportowany. Robię OK. Zamykam to, czyli użytkownik działa. Pierwszą rzeczą, która się wydarzyła, już tak podsumowując, mamy komputer, ponieważ mamy użytkownicy i komputery usługi Active Directory, mamy komputer i mamy taką małą strukturę tutaj sobie stworzyłem, firma i pracownicy. Dodam jeszcze jedną rzecz, czyli nową jednostkę organizacyjną i tutaj dodam komputery. To tak przyszłościowo, w następnych filmach pokażę, po co tutaj będą komputery oprócz osób, będziemy mieli komputery. No i teraz stąd już zadysponuję, już przeniosę ten komputer Toshiba, ponieważ wiem, że to jest jeden
z moich pracowników korzysta z tego komputera, to przeniosę go w odpowiednie miejsce. Czyli on jest częścią mojej firmy i tutaj będą komputery. Ja tak zarządzam. Później powiem Tobie, dlaczego tak zarządzam. Mógłbym jeszcze tutaj rozgraniczyć, że to są komputery, no i pracownicy, dyrekcja, wszystko z osobna tutaj poprzekładać. Ja Tobie tylko pokażę zasadę, po co tworzy się te jednostki organizacyjne. W każdym razie mam firmę. Firma składa się z pracowników i komputerów tychże pracowników. I w zasadzie na dzisiaj to byłoby tyle. Informacja taka, że jeśli usunę ten komputer stąd, zrobię usuń, w tym momencie komputer tamten Toshiba z Windowsem 7 no już nie będzie mógł wysyłać zapytań o użytkowników i o preferencje pewne, które są ustawione w tej domenie. I mało tego, będziesz miał komunikat, że komputer nie ma dostępu do serwerów logowania. I to jest taki też częsty problem, a nie ma możliwości, żeby tutaj, tu owszem jest możliwość, dodaj nowy, zrobisz nowy komputer, możesz go nawet nazwać tak samo Toshiba i tak dalej, natomiast to nie wystarczy, aby ten serwer domenowy przyjął go jako uwierzytelniony i aby go obsługiwał. Po prostu usunięcie stąd komputera sprawi, że twój w tym przypadku mój komputer z Windowsem 7, no będę musiał odłączyć od domeny i go jeszcze raz przyłączyć do domeny. On pojawi się wówczas znowu w komputerach i znowu go przeciągnąć tutaj do mojego kontenera. Natomiast usunięcie stąd no sprawi, że nie będzie możliwości zalogowania się na konta domenowe. I tak to w dużym skrócie jest. I jako bonus chciałem Tobie jeszcze jedną rzecz pokazać. Mianowicie, jak można założyć sobie konto pracowników i przydzielić ich do grupy pracownicy z wiersza poleceń. I już mówię, o co chodzi. Model, który bardzo często funkcjonuje w szkołach, jest taki, że mamy 10 komputerów i jest student 1, 2, 3 i tak dalej, aż do 10. I to jest model, który był wdrażany od dawien dawna we wszystkich pracowniach komputerowych. I teraz uwzględniając to, co się działo ostatnio w prawie chociażby, no jak dla mnie te modele już nie mogą funkcjonować, ponieważ mamy konto student 1, czyli to jest stanowisko numer 1. Przychodzi uczeń klasy 6, kończą się zajęcia, on się wylogowuje, przychodzi uczeń klasy 7, on się loguje na konto student 1, podaje hasło, które jest powszechnie znane chyba w całej szkole, no i co tam widzi? No widzi pliki swojego kolegi z 6 klasy i pewnie z 8, z 4 i z 5. No jak dla mnie jest to niezgodne z polityką RODO. I teraz dużo jest szumu wokół tego, a z wykonaniem i dostosowaniem tych pracowni do RODO, no już kiepsko to funkcjonuje. I gdyby przejść się po szkołach i jak gdyby zrobić audyt, jak przestrzegane są te przepisy RODO, to podejrzewam, że 99% szkół, że tak powiem, polegnie w tym momencie, ponieważ są konta student. A dlaczego są konta student od 1 do 10? No, jeśli jesteś programistą, to wiesz, że bardzo łatwo wykonać taką pętlę, która będzie zakładać konta, dodając tylko, inkrementując, można powiedzieć, tak to się fachowo nazywa, o 1, tak? Czy mamy student 1, student 2, taki administrator wydaje pewne polecenie, bach, i ma 10 kont, bach. Prosta sprawa, wdrożenie, zawijamy się, bierzemy pieniądze i wychodzimy. Tak funkcjonowało to kiedyś. Natomiast dzisiaj, no, znowu kwestia sporna, ponieważ według polityki RODO adres e-mail jest daną osobową. No, jestem Remigiusz Pyrek, więc mam konto Remigiusz Pyrek do logowania się do domeny. Można się przyczepić, czy to jest dana osobowa, czy nie jest dana osobowa. No, na końcu będziemy się czepiać już wszystkiego. Natomiast jeśli pracuję z Remigiuszem i on siedzi obok mnie, no to znam jego imię i nazwisko i jak dla mnie jest to całkiem normalne i zrozumiałe. Natomiast hasło jest jego i zalogowanie się na ten profil jest niemożliwe. Natomiast no, jakąś formę musisz przyjąć logowania. I teraz jeśli przyjmiesz taką, że każdy z pracowników ma imienny login, hasło, no to w przypadku uczniów w szkole masz taki problem, że pod koniec roku ósme klasy należy wyłączyć. Te kontenery, jeśli sobie je pozakładasz, to jest klasa ósma, siódma, szósta i tak dalej. No uczniów z klasy siódmej przesunąć do ósmej i tak dalej, a tych z klasy pierwszej utworzyć. I na początku roku masz zawsze ze 100 kont do założenia plus 100 do usunięcia.
jest co robić. I ja Tobie pokażę jedną linijkę skryptu, ona będzie całkiem spora, którą jeśli jesteś programistą, to sobie będziesz zmieniał tę linijkę, wypełniał innymi imionami i nazwiskami. Hasło może być wspólne przecież na start, możesz włączyć opcję, że wymuś zmianę hasła. Ja za chwilę Tobie pokażę taką linijkę takiego kodu, robisz sobie taki plik, też Tobie pokażę, jakie ustawienia muszą być w programie, którym będziesz tworzył tę linijkę. Nie jest to trudne, natomiast jeśli jesteś programistą, napiszesz sobie aplikację, czy tam mały skrypcik, który będzie Tobie nadawał te linijki tego długiego kodu, co prawda, ale jesteś w stanie zrobić to sam. A jak nie, to napisz do mnie, coś tam sobie poradzimy. Już pokazuję Tobie, jak ta linijka kodu wygląda. Co roku, tak jak wspomniałem, co roku przybywa uczniów w szkole. Dlatego mam tutaj taki już sobie napisałem skrypt. I teraz tak, założę za pomocą skryptu dwa konta. Tomasz Kowalski. Konto do komputera będzie tomasz.kowalski. I hasło, super hasło, tak? Irek Iksiński będzie miał takie konto, to same hasło. Przełączam się tutaj i to jest te dwie linijki kodu zakładają. Ta linijka zakłada Tomasza Kowalskiego, który będzie w jednostce organizacyjnej, czyli Organization Unit w pracownicy. Dodatkowo, jak widziałeś w drzewie, jest to część firmy, a jest to część całego katalogu domeny, tak? Tak to można powiedzieć, że każdą domenę czyta się od końca, nawet taką wp.pl, jak czytasz od końca, to znaczy, że to jest Polska, czyli będzie taki serwis w Polsce, no i WP, czyli tam wiemy, że to wirtualna Polska, czyli tutaj czytamy od końca, że jest to domena lokalna, jest to serwis, tak, no i ma jednostkę organizacyjną firma, a w niej pracowników. Teraz tutaj zostanie założone konto, wyświetlana nazwa i teraz tu są jeszcze ustawienia, że będzie super hasło, czy konto jest wyłączone? Nie. Czy konto kiedyś wygasa? No też nie. To jest ta opcja zaznaczona od razu. Możesz sobie zmienić tę flagę na nie i wtedy wszystko będzie jasne. Konta będą pozakładane, że hasło będzie wygasać. Teraz czy użytkownik może zmienić hasło? Tak? Can change password? No nie może. Czy musi zmienić hasło? Nie musi. I jest to członek grupy pracownicy, którą założyłem, tak? Czyli w tej domenie, tej jednostce organizacyjnej jest grupa pracownicy CNT z Canonic Name. No i jeszcze dodatkowo dałem opis serwis, tak, spółka ZO. Klikam sobie copy i tu jest taka dla mnie informacja, bo skoro raz na rok to robię, to żebym nie zapomniał, że w notatniku plus mam sobie ustawić zestaw znaków na OM852. Już idę do serwera i pokazuję Tobie, o co chodzi. Stworzę nowy plik tekstowy. Niech to się nazywa AdUser. No i zmieniam nazwę. To już nie, to żeby serwer wykonał to polecenie, to musi być plik wykonywalny, taki skryptowy. Zmieniła się ikona. Prawy klawisz myszy. Edytuj z notatnikiem. Oczywiście notatnika musisz wcześniej zainstalować. A żeby ci się rozszerzenia nazw pojawiały, to tutaj akurat w systemach tych Windows 10 jest trochę to prostsze. W zakładce widok masz rozszerzenia nazw plików. Jak to odhaczysz, nie ma. Jak zaznaczysz, są rozszerzenia nazw plików. Koniecznie musi być to bat. No, może też być inny. Ja tworzę ten skrypt w ten sposób. Prawy klawisz, edytuj z notatnikiem. Puste pole. Wklejam to, co z mojego skryptu przyszło. I teraz na dole mam informację, że strona kodowa, czyli znaki, których ja tutaj użyłem, należą do tablicy UTF-8. No, Windows Server w tej konsoli pracuje właśnie w takiej, ten nasz bynajmniej tutaj zlokalizowany, czyli w Polsce pracuje kodując znaki jako Central European OM852. I teraz co się wydarzy? Czy chcę przeładować? Tak. Widać, że tam, gdzie były polskie znaki, pojawiły się jakieś dziwne ślaczki. Czyli takie ślaczki miał być, jakbyś wykonał ten skrypt z tablicą UTF-8. Teraz, no, te ślaczki są niedopuszczalne, ale już widzę, że mój notatnik pracuje, kodując znaki zgodnie z tą tablicą OM852, czyli jeszcze raz. Ctrl A,
usunę wszystko, Ctrl V, wkleiłem, już jest tutaj, są polskie ogonki, wszystko się zgadza, zapisuję zmiany, teraz pozostaje konsola CMD i przełączę się w tryb administratora, czyli wiersz poleceń, jeszcze raz, prawy klawisz myszy uruchom jako administrator. W tym momencie mam trochę inną ścieżkę dostępu, tak? Tu był C Users, czyli mój katalog domowy, profil, a tu mam Windows System 32. No, ten plik niestety jest na moim pulpicie, czyli muszę przejść do tego folderu, czyli Users, Remigiusz Pyrek, no i Desktop, Dir. OK, mam skrypt. Dwóch użytkowników zostało utworzonych, tu jest z powodzeniem. Przechodzę do okna, robię odśwież i mam Irka Iksińskiego i Tomasza Kowalskiego. Klikam, członkowie grupy pracownicy, czyli wszystko się zgadza, użytkownicy domeny, wszystko się zgadza. I od tego momentu ci panowie, jako pracownicy firmy Serwis, tak, mogą logować się do wszystkich komputerów, jakie są w firmie. Czyli na podstawie tego skryptu wygenerowałem sobie tych użytkowników, czyli na początku roku szkolnego panie podają mi imiona i nazwiska tylko, a ja sam nadaję hasła i sam przydzielam ich do użytkowników, no i mogę zaraportować to, konta w domenie, i do pań sekretariatu odpisuję, że Tomasz Kowalski ma taki login, takie hasło na wstępie, czy będzie musiał zestartować, czy nie, to w zależności od tego, jaką masz politykę nadawania haseł. Niemniej jednak można sobie uprościć i zautomatyzować te skrypty, które pomogą tobie w administracji. W wielu szkołach serwer domenowy jest jak dla mnie, no, niepoprawnie skonfigurowany. Zwykle pracuję w jakiejś domenie nc.local. Musisz zmienić nazwę tej domeny. Musisz lub możesz zostawić tak, jak chcesz, w zależności od tego, jaką masz estetykę swojej pracy. Ja zwykle zmieniam. Pokażę tobie w jednym z odcinków, jak zmienić nazwę domeny, bo to też proste nie jest. Jak już masz serwer domenowy uruchomiony, a nie chciałbyś zrobić wielkiej rewolucji, no to można zmienić nazwę domeny. Nie jest to takie proste, że klikasz prawy klawisz myszy, robisz zmień nazwę domeny i ona jest zmieniona. Wiele rzeczy trzeba po drodze gdzieś tam zrobić, ale jest to do zrobienia. Natomiast wchodzisz do szkoły, masz serwer Active Directory i on jest wykorzystywany tylko w pracowni komputerowej. A przecież ten serwer może obsługiwać i administrację, i nauczycieli. Możesz zarządzać tym, że nauczycielom się nie włącza wygaszacz ekranu, ponieważ oni prowadzą zajęcia i nie chcą, żeby tak szybko się włączał, a na przykład w administracji po 5 minutach pracownik odchodzi, bach, włączony jest wygaszacz. Mało tego, z opcją, żeby się pojawiło pytanie o hasło. Możesz zablokować tapety, możesz ustawić tapety. Po prostu opcji jest tyle, że ja pewnie korzystam w 1% z tego, co, jakich możliwości daje nam tutaj Windows Server. Niemniej jednak zrozumienie tego, w jaki sposób się to robi, no, da tobie pewne umiejętności i reszta to już tylko wyszukać w internecie. Jak dodać coś? Wiesz, że jest konsola MMC. W następnym filmie pokażę tobie, jak się zarządza, jak się narzuca pewne preferencje na te komputery. No, jak już poznasz metodę, no to przecież dodanie kolejnej funkcji to jest prosta sprawa. Wyszukanie nawet w internecie, jakieś podpowiedzi są. Logujesz się na swoim serwerze, dodajesz to i bach, i działa. I wymuszasz, że hasła muszą być takie, że hasła się zmieniają lub się nie zmieniają. Wszystko od ciebie jako administratora, no tutaj do ciebie to należy, tak? A mówię o tym dlatego, że spotkałem się ostatnio z osobami pracującymi w dziale IT i owszem, oni pracują jako sprzętowcy, natomiast marzą o lepszej pracy i chcieliby być, nie wiem, administratorami sieci, programistami, no ale nic nie robią z tym. I sam osobiście spotkałem takie osoby, które no, mają małe pojęcie o sieciach w ogóle, nie wiedzą, jak to działa, wszelkie podpowiedzi, które są, no to są takie na chybił trafił, bo coś tam kilka razy wykonał i to działało, ale dlaczego to działa, to nie wie. No już o serwerze domenowym to jest po prostu czarna magia. Uważam, że to jest podstawa. Nawet jeśli, tak jak ja, nie jesteś entuzjastą Windows, no warto wiedzieć, tak? Bo nie wiesz, dzisiaj twój pracodawca przyjdzie i ci powie,
no ze względu na kryzys musimy zamknąć firmę, zatrudnisz się gdzieś indziej i teraz z pakietem umiejętności, że jesteś programistą, jesteś administratorem, jesteś sprzętowcem, no na pewno szybciej ciebie zatrudnią niż jak będziesz gamoniem, który niczego nie potrafi. Także jak dla mnie wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza, jest to potencjał, którego nikt tobie nie zabierze, a pieniądze zawsze można zarobić. Także i pracę też jedno można stracić, drugą można zyskać. Więc pchaj siebie do przodu. To, że skończyłeś studia, nie oznacza, że skończył się czas twojej nauki. Wręcz przeciwnie. Studia skończyłeś, tak jak powiedzmy niektórzy 20 lat temu, no to w informatyce wiele się zmieniło przez 20 lat, więc musisz nadążać, tak? Jak będziesz nadążał, będziesz sam się pchał do tego, żeby się rozwijać, to w zasadzie żaden kryzys nie jest tobie straszny. Wszystko co dzisiaj, czyli podsumowując, komputer podłączasz do domeny, zakładasz konta i zarządzasz tymi kontami sobie, hasłami i tak dalej, i tak dalej. Z jednego miejsca. Duże ułatwienie, pracownicy mogą się logować na każdym komputerze, super sprawa. Ja dziękuję, że oglądasz mój kanał, dziękuję wszystkim, to się chyba tak nazywa, donatorom, czyli osobom, które wsparły mnie finansowo. Jak napisałem, wszystko co tutaj robię, robię z własnych środków. Jest to moje hobby, po prostu dzielę się z tobą wiedzą, więc dziękuję za wsparcie, fajnie, że jesteś, dziękuję za komentarze, staram się odpowiadać ja, a nie jakiś tam bot na bieżąco. No i bardzo dziękuję za subskrypcję, do zobaczenia następnym razem, będziemy teraz tutaj, ja będę, nie będziemy, bo jestem sam, będę tobie tutaj przemycał jakieś fajne ustawienie, jeśli chodzi już o serwer domenowy. I teraz będzie fajna, wspólna nić porozumienia, czyli mówiąc matematycznie, wspólny mianownik. Ja tobie powiem, że ta opcja jest fajna, ty ją wdrożysz i super. I o to chodzi, także lecimy z tematem do przodu. Do zobaczenia za tydzień.